Co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Cokolwiek chcecie, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Drodzy strażacy, ludzie odwagi, którzy bronicie naszego życia, naszego zdrowia i mienia. Chciałbym w dniu dzisiejszym skierować moje przemówienie na wasz mundur. Mundur, do czego jest obowiązuje? Może być to mundur strażaka, mundur policjanta, mundur wojskowy i mundur księdza, sutanna. Do czego zobowiązuje nas wszystkich mundur? Dzieci ze szkoły podstawowej już wiedzą, że mundur zobowiązuje do trzech spraw. Służba Bogu, ojczyźnie i człowiekowi. Służba Bogu. Waszym patronem jest święty Florian, który służył Bogu aż do śmierci męczeńskiej. Urodził się w Austrii w III wieku. Za czasów Diokleciana wybuchło wielkie prześladowanie. Florian jako oficer wojsk rzymskich pomagał chrześcijanom. Zostali uwięzieni, próbami wydostać z tego więzienia. Został schwytany i cesarz Diokletian próbował go odwieźć od wiary chrześcijańskiej. Najpierw go bito, ale święty Florian się modlił. Później szarpano go hakami, aby jego ciało rozrywać, by odszedł od wiary chrześcijańskiej i oddał cześć Bożką i służył Rzymowi. Florian się modlił. Następnie, widząc, że nie potrafią go złamać, przywiązano mu kamień do szyi i wrzucono do rzeki. Kult jego rozszerzał się w Austrii. Król Kazimierz Sprawiedliwy sprowadził relikwie świętego Floriana do Polski, do Krakowa, na Klepasz. Tam wybudowano kościół ku jego czci, ale przez lata był zapomniany. W 1528 roku Kraków był drewniany, palił się. Płynęły kamienice za kamienicami. Ludzie uciekali i ginęli. Doszedł pożar kościoła na Klepaszu i stanął. I wtedy cały lud Krakowa powiedział, to będzie patron, który będzie czczony za to, że uratował nas od ognia. Bracia i siostry, służba Bogu na wzór świętego patrona obowiązuje każdego z nas, który chce godnie nosić mundur. Z wielkim szacunkiem patrzymy na was, kiedy w wielkim tygodniu w mundurach stoicie w różnych kościołach przy grobie pańskim. Z podziwem patrzył na was cały świat, gdyście jechali jakby pielgrzymki papieża, szczególnie rok 1979. I strażacy potrafili milion ludzi opanować, potrafili tak kierować, a ludzie z zachodu pytali mnie, ile oni dostali pieniędzy, że tak pięknie pracowali. A gdy się mówiono, że pracowali za darmo, odpowiadali, Faroszu, ty nas chyba coś bujacie. Przecież nikt nie będzie pracował u nas na zachodzie za darmo. Całą noc, cały dzień, tylko o piciu, o jedzenie, o mowy. To jest właśnie służba Bogu. Na pierwszym miejscu stawiacie Boga i za to jesteśmy wam wdzięczni. Chociaż nie wszyscy, bo z wdzięcznością zawsze są trudności. Służba ojczyźnie.
W naszej historii polskiej było wiele organizacji. Niektóre tylko są wspomniane małymi literami w historii. A jedynie Straż OSP przetrwała wszelkie trudności. Był rok 1960. Starsi pamiętają, w Tarnobrzegu była 1 maja, była uroczystość pochodowa. Wszyscy przymusowo musieli iść na pochód. Byli zaproszeni także strażacy. Przyszli ze swoim sztandarem. Z jednej strony na sztandarze mieli świętego Floriana, a z drugiej strony orzeł w koronie. Ludzie z Warszawy, komuniści, nie mogli tego znieść, ale bając się tłumów i tych strażaków, którzy tak szli, mówili ostatni raz. Na drugi rok nie wolno im przyjść ze sztandarami. I wtedy komendant straży powiedział w Tarnobrzegu: nie chcecie nas ze sztandarem, na pochód nie pójdziemy. Któż to wspomina dzisiaj odwagę tych ludzi i strażaków, kiedy ludzie łamali się za parę groszy, kiedy ludzie łamali się, obali się trudności, a strażacy zachowali swój kręgosłup przez całe lata komunizmu. I w czasie, kiedy nawet był zamach na papieża, czy pielgrzymki później stawali zawsze po stronie Kościoła i Boga. Dlatego z wielką radością cieszyłem się, że tutaj powstała w Łękawce Ochotnicza Straż Pożarna. Z takimi pięknymi tradycjami przyszłości, gdzie będzie mogła służyć Bogu, ojczyźnie i ludowi. Służyć człowiekowi. Tutaj można by przytaczać do samego wieczora piękne przykłady, gdy strażacy ginęli, oddawali życie lub zdrowie dla ratowania życia ludzkiego. Strażak musi znać się na prądzie, na gazie, bo kiedy się pani musi wchodzić po drabinie i ratować człowieka, ratować niepomienie. Przed paru laty, starsi pewnie pamiętają, paliła się kamienica w jednym mieście. Strażak wychodził po drabinie, płonęło wszystko, winął się w jakiś tam koc, skoczył, ratował dziecko. Matka krzyczała na dole: ratujcie moje dziecko. Kiedy weszedł do tego pomieszczenia, oczywiście trudno było znaleźć to dziecko, wyszedł z powrotem na drabinie, bardzo słaby. Wyszedł i ledwo szedł po tej drabinie na dół. Wszyscy patrzyli wtedy, co to będzie. Widzieli cały spalony ten koc, ale on trzymał to dziecko. Dziecku nic się nie stało, oddał go matce, a matka mówi tak: co mam panu dać, bo to moje jedyne dziecko. A on tak pięknie wtedy odpowiedział: weź to dziecko i wychowaj na dobrego człowieka. Ja nic od ciebie nie chcę. Bracia i siostry, to jest właśnie służba człowiekowi. Służba z narażeniem życia i zdrowia. To dzisiaj przecież w Ameryce czczą strażaków, którzy oddali życie, ratując wtedy ludzi, gdy terroryści uderzali na Amerykę, Stanów Zjednoczonych. Bracia i siostry, służba ludziom, chociaż jest tak piękna i wspaniała, jest nagradzana przez Boga. Ktokolwiek coś zrobił dla mnie, stokroć więcej utrzyma na tym świecie, a w przyszłości życie wieczne. Służba dla ojczyzny jest tak nagradzana, jaka jest władza. W czasie komunizmu strażacy musieli cierpieć za to, że służyli pięknie ojczyźnie. Służba człowiekowi, bracia i siostry, a tych, którzy noszą mundur, też jest niewdzięczna. Chociażby dzisiaj w kościele, gdyby cały tłum okazał wdzięczność strażakom za to, że w czasie powodzi, w czasie wichury nie śpią nocami, tylko jeżdżą, wyją syreną, wypompowują wodę, ale jakże teraz trudno znaleźć ludzi wdzięcznych. Ale nie martwmy się temu. Ponieważ człowiek mądry będzie mówił mądrze. Człowiek głupi będzie mówił głupio. Człowiek dobry będzie mówił dobrze. Człowiek zły będzie
źle, bo tak widzi świat, jaki sam jest. Dlatego, bracia i siostry, my musimy mieć swój cel. Cel służby Bogu, Ojczyźnie i człowiekowi. Nie zwracajcie uwagi na to, co kto mówi. Ten cel powinien wam przyświecać pójścia na służbę, bo nosicie mundur i ten mundur was zobowiązuje. Chciałbym wam życzyć przy poświęceniu tego sztandaru słowami pieśni Jana Kochanowskiego, którą tak często śpiewacie w kościele. Ktoś się oddał w opiekę Bożą, ten go nigdy nie spotka żadna trwoga. Chciałbym, abyście wy oddali się dzisiaj w opiekę Bożą, żeby was żadna trwoga, żadne przykrości nie spotkały ani od ojczyzny, ani od ludzi. Amen.